8 Brawo! Cześć kochani. Therapeutic mama tutaj. Therapeutic new tutaj. I dzisiaj on ma urodziny. Wszystkiego najlepszego, łupaku. Masz ciasto na twarz. Dzisiaj Justyna zrobiła dwukolorowy halwa na jego urodziny, żeby wszyscy uczestników mogą zjeść, bo normalny tort to nie, bo to jest bardzo terapeutyczne ciasto. Tak, mówisz. To jest sezam czarny i sezam biały, zblendowany z miodem i sól morskie. I robi takie ciasto, takie a la ciasto. Jest na naszej stronie therapeuticmama.com, jak chcecie przepis. I też jest na YouTubie. Spróbuję Wam dać link na dole do tego filmu. I dzisiaj jest czwarty dzień. Nasz turnus. Jesteśmy w domu nasze, mamy bardzo skromne tutaj. Irek, szef Irek zaraz przyjdzie i nam powie, co on zrobił na czwarty dzień naszego turnusu. Jak on przygotował ludzie po głodówkę, co mamy zjeść po głodówkę i co on zrobił na kolację, bo widzieliście chyba ten sałatko owocowe. Pokażę Wam teraz. Co tam jest? Tam jest moja miłość. Przez wiele lat jadłem to codziennie. A teraz zapomniałem o tym często. Na razie skromnie, a później sobie wychodzę. Bardzo, bardzo smaczne było. Jak ja poznałam Irka, to była jego specjalność. Sałatko owocowe. Bardzo lubię, bardzo. Nasz detoks idzie dalej. Dzisiaj jest dzień po głodówce i Irek przygotował skuteczne jedzenie do naszej pierwszy dzień po detoksu. Bo jak robimy głodówkę, trzeba stopniowo przychodzić do jedzenia. Nie możesz od razu jeść steak, bo będzie ci boleć brzuch i będzie zdęcia, będzie niewygodne. Więc on zrobił terapeutyczny smoothie rano, żeby pomagać z trawienia. Na lunch było bardzo lekki zupa i krakersy z awokado i pomidory zrobił bardzo dobre. Intensywnie teraz działam z detoksu. Wypuszczam dużo, dużo rzeczy. Wychodzi we mnie. Chciałam Wam dziękować za wczorajszy film. Jeżeli nie oglądaliście, to oglądaj, bo rozmawiałam z Wami o bardzo ważnej rzecz dla mnie. Bardzo trudny, najtrudniejszy chyba historię w moim życiu, co przeżyłam do dzisiaj. I po naszej rozmowie, po tym, że mówiłam do kamera, spaliłam moje papiery, to było tak wyciszające. I dzisiaj czułam bardzo zmęczona, takie bez energii, ale lżej. I jak coś wychodzi w nas, jesteśmy coraz lżej, coraz czystsze, ale ten proces to trwa. Kilka dni może być niewygodne i może być, że przychodzi ci przez skórę toksyny. Ja jestem zwolennikiem z tym, że to, co myślimy, powoduje, jak się czujemy, jakieś emocje powoduje. I to emocje wchodzi do ciała, i tam tworzymy reakcję w ciało.
jeżeli intensywnie myślimy, że jesteśmy niedobre, że my jesteśmy winna, bo ja miałam poczuć winność przez wiele lat, że moja mama umarła przeze mnie. I bardzo dużo winność przeżyłam i musiałam na to mocno pracować nad sobą. Więc chciałam wam podziękować bardzo, 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 że słuchajcie frustracji, że słuchaliście mnie wczoraj i że jesteście z nami, że jesteście w ogóle zainteresowani z tym tutaj, co robimy. To jest niezwykłe doświadczenie. Idzie sam. Wszystkiego najlepszego, łopaku, idziesz sam. Cudowne. Good job, buddy. O matko, on idzie, on normalnie idzie. Jak jesteś dorosły facet. Jesteś dorosły facet, wiesz? Jesteś normalny dorosły facet. Wow. Niesamowite. Dzisiaj na emocjonalne leczenie mieliśmy ćwiczenie, żeby poznać coraz głębsze. Z ludźmi siedzieliśmy razem i trzymaliśmy ręce i patrzyliśmy w oczach tę drugą osobę. I poznaliśmy ich przez spojrzenie, bycia z nimi. Patrzyliśmy przez 3 minuty, 5 minut czasem i spędziliśmy czas razem. I potem ja im dałam zadanie, żeby podzielić, jakie miały doświadczenie z każdej osoby. I od razu naszej przyzwyczaje jest, żeby powiedzieć, kim oni są. O, ona jest, ja widziałam, że ona jest sympatyczna, widziałam w jej oczy, że od niej czułam smutku, że ona jest smutna. I od razu chciałam, że zmieniamy tą lustrę. I to znaczy tak, że jak ja patrzę na kogoś i ja spojrzę w ich oczy, dzięki niemu, dzięki jego oczy, dzięki jego doświadczeniu, dzięki kim on jest, ja widzę pewne cechy w sobie. Więc to, co on mi pokazuje, jest tylko część, kim ja jestem. Skąd ja mogę wiedzieć, kim on jest? On może powoduje we mnie smutku, ale ja nie mogę wiedzieć, że on jest smutny, że on jest smutny człowiek. Jak mogę to wiedzieć? Jeżeli ja w kimś widzę, że oni mają ściana, że nie ma dostęp. To jest moje własne ściana, co ja mam w środku. I ja mogę używać tym doświadczenie z tą drugą osobą i mówić, ok, widzę tam ściana. Gdzie jest moja ściana? We mnie. I od razu, jak pracowałam, czułam, ok, ja mam ściana. Ja mam ściana z macierzyństwie. Matko, ja tego nawet nie wiedziałam. Ja chcę to zrobić tak dobrze, tak doskonałe, żeby nie być tak jak moja mama, żeby nie powtarzać ten samym schemat, ten samym cykle, że ja przesadzam. Że aż czasem nawet nie jest mi przyjemne bycia matka, bo cały czas się tak męczy, żeby to dobrze zrobić, żeby nie powtarzać i to już nie wychodzi. Więc dzisiaj, dzięki patrząc w kimś w oczach, widziałam i poznałam siebie lepiej. I to było naszej pracy dzisiaj. Ciężko dla was się skupić, bo mamy jeden tutaj, który krzyczy, mamy drugi i trzeci tam, który krzyczą. Ja rozumiem. Nie szkodzi. Słuchajcie, co ja mówię. Obserwujcie, chłaniajcie, co ja mówię. Nie jest aż tak ważne. Mówię ci, nie jest aż tak ważne. Jak coś złapiecie, to jest super. Jak nie, to przeżyjemy. Nie? Okej, okay, kochani, to jest czwarty dzień nasz turnus dobrowieczności i może nie będziecie mieli codziennie po kolei sorki. Będę się starać jak najlepiej, żeby puścić te filmiki.
Ale nie mogę walczyć z internetem. Nie mogę tworzyć internet. Zobaczymy, czy będziemy mogli rozmawiać z szef Irkiem. Nie wiem, czy będziemy mogli, więc będę pożegnać. Jeżeli coś jest na końcu dodatkowe z szef Irkiem, to super. Jeżeli nie, to jutro będziemy z nim pogadać, ok? Będę żegnać. Kocham Was bardzo. Therapeutic Mama tutaj. Pracuję terapeutycznie z ludźmi. Puszczę potrzebę, żeby być doskonała matka, żeby robić wszystko jak najlepiej i żeby nie powtarzać schematy moje doświadczenie jako dziecko z moją mamą. Dużo się uczę, kochani. Peace out. Pa, pa. Do jutra.